Strasznie się cieszę, że przyszłam tylko jedno już podsumowanie. Widzieliśmy ten obrazek sielski tego domu, że nie trzeba tym razem, Łukasz, pojechać do Toskanii czy gdzieś do Londynu, żeby coś takiego zobaczyć, tak? Że to jest u nas, w naszym kraju. Nie dość, że światowej sławy malarz, to jeszcze udało się taki niesamowity dom stworzyć, który zresztą został wybrany, prawda? To ty gdzieś nam powiedziałeś. Tak, jednym ze stu najlepszych domów, najpiękniejszych domów na świecie. We włoskich, bardzo takie znane pismo. A powiedz, ponieważ pan Michał pochodzi, rozumiem, z rodziny malarzy, tak? Jego ojciec był bardzo znanym malarzem. Tak, jego obrazy znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego, w tych 100 najważniejszych też obrazach. Mhm. Andrzej Zaborowski był jednym z najwybitniejszych malarzy. I tutaj, talent odziedziczony. Talent odziedziczony, ale też ciężka praca, bo tutaj trzeba wyzwolić się trochę z tych więzów ojca, prawda, tych, nie wiem, jego izmów w sztuce, tego, co ojciec chciał robić i co robił. I Andrzejowi, wydaje mi się, udało się to zrobić. Zresztą, tak jak mówiłeś, że to piękne miejsce, które jest tam... Czy mówisz Michałowi? Michałowi, ojca Andrzeja. Oczywiście, Michałowi udało się to zrobić. Ale to miejsce, w którym Michał wybudował ten wspaniały dom, znajduje się po prostu w takiej krainie troszeczkę brzydoty. Wydaje się, że nic tam nie ma. I faktycznie kończy się droga, kończy się coś i widzimy perełkę architektoniczną na Mazowszu, niebywałą. I to było tak, że on sam wymyślił, tak? On wymyślił, że ten dom ma tak wyglądać. Z kolegą architektem usiedli przy winie. No i powstał najbardziej niefunkcjonalny dom na świecie. Ale jak piękny. To jest kawałek sztuki. No. Łukasz, a możemy skorzystać z tego, że tutaj jesteś. Mógłbyś nam opowiedzieć, jak to jest właściwie z tym sukcesem za życia, tak? Aha. Że jesteśmy przyzwyczajeni, jak czytamy biografie wielkich malarzy, że tak naprawdę oni osiągnęli sukces dopiero po śmierci, niestety. No tak było, że gdzieś tam przymierali głodem, marszandzi ich oskubywali, te ich obrazy... To jest ciekawy problem socjologiczny. A tutaj mamy chyba przykład malarza, który... no po prostu osiągnął wielki sukces. Czy na czym to polega? Jak to w ogóle wygląda w naszych czasach? Prawdziwy artysta musi mieć coś z biznesmena również. Musi stać na własnych nogach, tak samo jego dzieła, ale on musi zabiegać o to. Dzisiaj to jest też forma reklamy i zawsze tak było. W czasach renesansu, jeśli ktoś myśli, że Michał Anioł nie musiał pić z papieżem wina, to się myli. Pił i to od Semperta i to nie mało. Tak samo zabiegał o zlecenia, musiał ciężko walczyć. Musiał ciężko, czasami musiał zamalować gdzieś tam genitalia, a czasami odsłonić. Ciekawe, z kim Michał Zaborowski pije wino, co? Jakie kulisy. Ale czy to jest tak, że dzisiaj jest łatwiej jednak, no bo jest internet, są te wszystkie pisma, których możesz śledzić i tam jakiś słyszysz, że nowy artysta. Krytycy sztuki z kolei, bo to jest syndrom Van Gogha, ja to nazywam syndromem Van Gogha, że po śmierci dopiero człowiek osiągnie sukces. No i to niestety ciąży na artystach. Nie potrafią pogodzić tych dwóch dziedzin, dekoracyjności trochę, żeby się podobało i oryginalności. Stąd takie różne wyczyny w sztuce, o których nie chcemy teraz mówić, na przykład jak tam nocnik i różne rzeczy wsadzone w niego. A obrazy Michała są przy okazji po prostu bardzo piękne. Właśnie. Obrazy Michała są piękne, niestety. Ludzie się nimi cieszą. Wiem, że duże grono ludzi nie tylko w Polsce, ale też na świecie posiada jego obrazy i kupuje chętnie. I to jest coś takiego, że trzeba stanąć pomiędzy troszeczkę komercją, a sztuką. I to jest już zadanie artysty, żeby on sobie z tym poradził. Czy jakoś nie stać na to, żeby kupić obraz pana Michała, to można gdzieś zobaczyć je? Oczywiście, można je zobaczyć w Galerii Karowa, ponieważ właśnie, w Warszawie. Ten artysta ma to szczęście, że nie ma marszanda, czyli nie pracuje na galerach dla galernika, bo często tak jest. Chociaż dzisiaj artysta bez marszanda też nie istnieje, więc trzeba sobie z tego zdać sprawę, że właśnie trzeba to łączyć. Czyli jest miejsce w Warszawie, jest miejsce, Galeria Karowa. Obrazy super. Ale to jest jeszcze fajna rzecz, że Galerię Karowa znam i Michał Zaborowski ma to do siebie, że nie tylko swoje obrazy tam wystawia, ale promuje też młodą sztukę i promuje w ogóle polską sztukę i bardzo piękne obrazy można u Michała zobaczyć. Także tak, no. To z tym, że będzie ta właśnie wystawa niebawem u niego w galerii. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękujemy za kolejną fantastyczną podróż. Opowieść właśnie, przybliżanie. Dziękuję, następnym razem zapraszam do kolejnego domu artysty wspaniałego. Czekamy, nie możemy się doczekać. Dziękujemy bardzo serdecznie.